Nowy ambasador zaskoczył. Niemcy sprowadziły śmierć nowy niemiecki ambasador w Polsce. Niemcy nie zawsze były dobrym sąsiadem. Niemcy nie zawsze były dobrym sąsiadem dla Polski. Pamięć o czasach, kiedy Niemcy sprowadziły śmierć i cierpienie na ten kraj powinny być przestrogą w pracy na rzecz lepszej przyszłości i sąsiedztwa w silnej i zjednoczonej Europie, zapowiedział w mediach społecznościowych nowy ambasador Niemiec w Polsce Tamez Baber. Kames Bagger w środę złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Andrzeja Dudy. Na swoim profilu na Twitterze opublikował nagranie w związku z objęciem funkcji ambasadora RFN w Warszawie. Przyjąłem listy uwierzytelniające m.in. Od ambasadorów Ukrainy i Niemiec, naszych dwóch kluczowych sąsiadów. Polska pragnie partnerskich stosunków z Niemcami. Nie ustanie też w wysiłkach na rzecz wspierania Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją, napisał na Facebooku prezydent Andrzej Duda. Nowy ambasador Niemiec w Polsce na swoim profilu na Twitterze opublikował nagranie w związku z objęciem nowej funkcji. Cieszę się, że w nadchodzących latach będę mógł reprezentować Niemcy w Polsce. Polska jest naszym sojusznikiem w NATO, bliskim partnerem w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim naszym sąsiadem, mówi na nagraniu dyplomata. Jak podkreślił, nie ulega wątpliwości, że Niemcy nie zawsze były dobrym sąsiadem dla Polski. Uważam, że moim zadaniem i obowiązkiem jest zachowanie pamięci o ciemnych rozdziałach naszej historii, kiedy Niemcy sprowadziły śmierć i straszliwe cierpienie na ten kraj. Ta pamięć powinna być dla nas nieustanną przestrogą w pracy na rzecz lepszej przyszłości i dobrego sąsiedztwa Niemców i Polaków, oświadczył Nowy ambasador. Chcemy być dobrymi sąsiadami w Europie, Bagger zapowiedział również, że będzie dbał o dalszy rozwój relacji polsko-niemieckich. Barbarzyńska wojna Rosji przeciwko Ukrainie pokazuje, jak ważna jest solidarność i wspólnota. Chcemy być dobrymi sąsiadami w zjednoczonej i silnej Europie, w Europie wolnej i zdolnej do obrony, stwierdził. Dyplomata ocenił, że niemiecki punkt zwrotny, który Nastąpił w wyniku napaści Rosji, stwarza też szanse dla jeszcze bliższej i bardziej intensywnej współpracy między Niemcami i Polską. Mam głęboki szacunek dla polskiego społeczeństwa. To, jak Polacy otworzyli swoje domy dla ukraińskich uchodźców, jest wspaniałym przykładem ich człowieczeństwa. Tak jak ruch Solidarność w latach 80. stał się na całym świecie symbolem tęsknoty i dążenia do wolności. Tak również dzisiaj Polska jest inspiracją dla wielu ludzi, w tym w Niemczech, dodał Bagger. Bagger zastąpił na stanowisku Arnta Freita van Lorenchovena, który pełnił funkcję ambasadora RFN w Warszawie od września 2020 roku.